wita was. Oto oddział, jak się nazywał? Kornel! Kornel, wita was. Jajecznica, szeregowy... Komandor jajecznica. Właśnie, szeregowy ponton i Jedi. Pompon, nie ponton. Dobra, pewnie myślicie, nie wiecie, o czym mówimy. A mówimy, gdyż jesteśmy takim oddziałem i... Będziemy mieć specjalną misję podczas wojny. Jednak na razie wam jej nie zdradzimy. Podczas wojny wszystko zobaczycie. No. I zgadnij, kto jest prezesem. Nie wiem. No jak to, kto ja? No oczywiście, że ty, no przecież. Tak, wszystko się wyjaśni dzisiaj. Cichy wuj wpadł na bardzo fajny pomysł. No, w ogóle jesteśmy na wieży nowej, której wcześniej tutaj nie było. A zbudowałem ją sobie dzisiaj samemu dość. No. Więc dzisiaj sobie pochodzimy troszkę po serwerze. Razem. Z tymi osobami, tak. No. Tak. No. Czekajcie, to... Ej. Kawał. Jaki kawał? Jak ja gdzieś występuję, zawsze jest kawał. No to dawaj, opowiadaj kawał. O, to taki suchar zagadka. Dobra, taki suchar zagadka z drobnym elementem rasizmu. Więc uwaga. Jak nazywa się autobus pełen murzynów? Jak? Bambus. Wiecie co, idę się napić, chwila. No co, dobry suchar nie jest zły. Nie no, pewnie, że tak. No, tu mamy sobie przejście na dach, więc... A co, liczyliście na coś śmiesznego? Nie, no co? No. Ej, ale Myk, nie wiedziałem, że tu można wejść na dach. A widzisz, to mój sprytny plan. W ogóle to jest dziwne, bo tutaj jak spadamy, to mnie rani. Nie wiem jak was. Ale dobra. No to ja zaraz zobacz. No, ja w ogóle świetnie się tutaj obudowaliśmy, więc czerwoni nie mają z nami najmniejszych szans. No bo jakże to znowu. Pewnie. Czerwone ciągle. Między innymi, że mam lepsze uzbrojenie. Właśnie, mamy lepsze uzbrojenie, mamy piękną, normalnie ten, piękne zbroje, broń, wszystko, więc na pewno wygramy. No. Łopatę żelazną mamy. Nie wiem, czy widzieliście arenę. To jeszcze pokażę arenę, jak zbuda był bodajże Puff Mage, tak? Nie, to Bitty chyba budował. Tylko jak masz coś, to nie idź, bo tam trek zaraz cię ubije. Nie, ten trek cię ubije znowu, ja już ginąłem nie raz. Znaczy ja nie mam żadnych itemów, ale mam 26 level, więc uciekam stąd. To ja bym ci nie radził. Kucyk, noga. Już, biegnę. Ej, nie w tę stronę byś. Co? A, bo to jest skrzyma, pomyliliście się. Gdzie jest cały kobel? Nie ma kobla. No kobel idzie na nasz plan. No wiem, ale nie on jest ten. Tylko ja dla mam nas. Lagi. W ogóle dzisiaj pojawi się może jeszcze odcinek, przynajmniej u mnie, z wojny, więc zobaczycie. No, ja też nagram. No właśnie, więc zobaczycie jaki to jest jutro. Plan. Nie, u myślę, mnie może jeszcze dziś. Nagram tą całą akcję. Tak, a jak dzisiaj? Jak wojna będzie o 20, co ty będziesz? Nie no, między 17 a 20 bodajże. No właśnie, ale będzie no na przykład o 20, a wojna nie będzie trwała godziny, wiesz, tylko będzie pewnie ja mam mega internet, mi się wyśle, nie? No. No, muszę zaenchantować mieczyk, jeszcze jednak chcę do XP do 30 poziomu, więc... Właśnie, pewnie mi ktoś wszedł na ekspiarkę. A ja mam portki. No chyba ty. Burżujskie portki. Piękne portki, no nie. Żelazne oczywiście. Ja mam lepsze, jestem żółtak, mam żółte porty. Nie, porty angularne. Właśnie, pokaż się angular, jak ty wyglądasz. Pokaż te gumowilce. A gdzie jesteś? Nie, jestem w piarce. Idziemy do niego, chodź go nawiedzimy. Chodź, jedźcie, idziemy do niego, Idziemy. Ja galopem biegnę. D. Okej. W ogóle mnie korci zaplecze techniczne PSP magistra. Siema, pompon. To zaplecze techniczne, tam na górze mod grindera. Dzień dobry. Idziemy tam zobaczyć? No, tylko że on nas zabije. A jest? Na serwie? Nie ma go. Czekaj. Aha, nie ma go na serwie. No. No to chodź, idziemy. No, przy okazji pozdrawiamy pana magistra. Tak. Magistrze, wiesz, że jesteś Kornelem. Ale mówię to tak cichutko, żeby nikt nie usłyszał. Jak tam wejść, wiesz? Ale nawaliśmy na jej coś oddział chociaż. Właśnie nasz oddział to się właśnie nazywa na jego cześć oddział. Kornel 1. Nasz oddział, czteroosobowy oddział, który rozwali całkowicie czerwonych. Tak. A kto jest czwartą osobą? Lord. Lord chciałbyś. Nie no, czterech mamy, tak? Znaczy no, jestem ja, komandor jajecznica. Myślałem, że Bartek to jest. Ale Bartek na pewno opcjonalnie, nie no człowieku, jak go gdzieś on może pójść jako mięso armatnie. O, zróbmy na to. Puśćmy jeszcze Bartka jako mięso armatnie, niech oni się na niego rzucą, a my rozwalimy w tym wszystko. No. A my będziemy strzelać ze strzał. A tutaj chcesz iść, tak? Co to jest? Tu wchodzi tylko PSP. No to chodźmy. PSP będzie złe. No.
Ale galopem ciśniesz, ale ja jestem szybszy. O fuck, spada mnie. To jest woda, lol. Się przestraszyłem. Czekaj, co tam jest? Jeez! Co to za jakiś rypton tu buduje? What the fuck? Tylko PSP wie, jak tego używać do widzenia, tu jest zombie. A, ja wiem, co tu jest. Tutaj się respią te endermany i on sobie ciśnie perełki. No, mówi mi. Cwaniaczek. Ale sprint, 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 sprint. No, dobry pomysł. Będziemy sobie chodzić tam do czerwonych. No teraz Menda ma pewnie od chuja perełek i się z nikim nie podzieli. Dobra, chodźmy sobie, bo nas zabije. Już nieraz tak umarłem. Gdzie tu można wejść? Tutaj. Tutaj są schodki, zbudował sobie. Tu też. Ale jak tam zejść na dół? Schody awaryjne. No ja zeszłem? No dobra. Zeszedłeś. Zeszedłeś. Zeszedłem drzwi. Zeszedłeś. Siema. Rocksteady. Ile minutowy będzie ten odcinek? Wiecie co, raczej króciutki, gdyż chcę jeszcze go wysłać przed wojną, a nagrywamy już około 6 minut, więc jeszcze z 2 minutki. Więc widzowie, wybaczcie bardzo, że ten odcinek taki krótki, jednak na wojnie chcę mieć tutaj kontakt z ekipą, więc podczas wysyłania może mi nieco po prostu lagować. TeamSpeak. O, Krzema przyszedł. Siema, Krzema. Jesteś na tym TeamSpeaku? Jest? Jest, to Krzema. Krzema, ty debilu! Co się stało? No nie! Co za debilu! Krzema, odezwij się, jesteś tu. Już na pewno ci nie. Ale zły. Co ty narobiłeś? Ja to jestem... No, to 2 lata. Chyba ci dawaj mi jak. Który miałeś poziom? To się zbulwersował. Nie, no panowie, ale... Jaki debil! To jest jeden team, kurde. Który miałeś poziom akurat? Bez przesady, no nie no. Ja mam wiaderko. Wiaderko też mam chyba. No przykra sytuacja. Ale to szczerze, zaraz zaczną się zabijać. Nie, ja piszę do kogoś tam. No to było trochę chamskie, ale... No bez przesady, żeby twoich zabijać. Krzema, ty bydlaku, wyraż. Krzema, no wiesz ty co. Dobra. Krzema nie bierze udziału w naszej misji, nie ma. Ja pier... A miał brać Krzema, tak? Nie, to... A, Lord miał, sorry. Lord. No tyle to jak... No... Jeszcze będę szczapkę żelaza, co za ham. Dobra, Jezu. Mogę ci dać swój mieczek jak chcę, żelazny. Ja będę kamienny. Nie, ja mam miecz żelazny, ale miałem szczapkę żelaza. Nie miałem 24 level. No ale dobrze, level więc... Teraz... Słuchajcie. No za ham! Teraz będzie się bulwersował całą godzinę. Dobrze, w takim razie, w takim troszkę przykrym, że tak powiem, incydencie, zakończamy ten odcinek. Wiem, że jest troszkę króciutki, ale taki ma być. Agular jest wkurzony. Cichy wuj tutaj się cieszy. No i dzisiaj będzie akcja. No zobaczymy, co na to widzowie na ten odcinek dzisiejszy. Piszcie pod jego filmami PSP Tomek to Kornel. Piszcie takie komentarze, zobaczycie, on was pousuwa, zobaczycie. Dobrze, w takim razie w opisie macie linki do poszczególnych kanałów. No i cóż, dziękuję za oglądanie. No i cóż, powiedzcie papa. Z Bogiem. Papa. Z Bogiem, papa. Tak. Żony papa. Dobra, cześć, trzymajcie się. Nie kupujcie strażnicy.